крезвя, со крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам, брожу по свету, и чертят звезды сущность мою. Нормальца, я сама могу нестерпнятый снег. То jest teraz już tęsknimy za tym śniegiem, bo za chwilę już jego nie będzie. No nie będzie, tak nie będzie. Tak narzekany na śnieg, ale kiedy on odchodzi, to już tak po prostu szkoda nawet. Fajnie by było tak, żeby na polu było ciepło, a na trawie był śnieg, albo w lesie. Bo ja tak ogólnie już nie chcę zimy. Ja tak, kiedy ja już właśnie, już mi nie jest tak gorąco i właśnie ja tak czuję, że nie trzeba tak się dużo ubierać. Więc ja takie nagrywam vlog i tato tam będzie się pojawiał, albo nawet inne osoby. Ja taki vlog nagrywam, to jest dzisiaj środa i ja jadę do szkoły, na gitarę, no do muzycznej, ale tam mam tylko lekcję godzinową, grać na gitarze, więc fajnie. Ej, patrz, co tam jest? Na jeziorze, co tam jest? Ryby łapię. Co oni tam dali? Oto. Sobie ryby łapię. Ale jak tam wejść? On tam wszedł, zrobił. Ach, na Jezu, ja myślałam, że to jakiś kamień, to jest człowiek. No nie, bo widać, bo się ruszało auto, ale jakoś było widać. Ryby łapię. Wszędzie lustra, wszędzie pójdzie. My jedziemy. Co chwilę jedzie i płacze, ja chcę nad morze. Tak, czekaj, ja powiem. Brat mój, on zawsze teraz chce nad morze, ja też chcę, bo zima to jest tak jakby nie atmosfera, no nie aż tak fajnie. Fajnie, kiedy do świąta, po świętach już nie za bardzo. No więc zaraz. Bożego Narodzenia. Zaraz, ja powiem, dlaczego ja lubię lato bardziej. Lato. Można się lepiej ubierać, bo ja lubię takie różne topy, albo krótkie spodenki, albo spódniczki, no bo w zimie to tak tutaj nie wyjdziesz na pole. Mam rację, nie trzeba kurtek ubierać. A jeszcze, jedziemy nad morze, to jest też fajne. Właśnie, o teraz widzicie, jak ja jestem przyzwyczajona, teraz już okno otwarte, brałam śnieg do nic. Jakby już się roztapia. Fajnie, bo tam my robiliśmy raz sobie z bratem domek taki ze śniegu, ale co się roztopi, woda tam jest, no jakby leci, bo tam my tak zrobiliśmy, że ona jest w takim strumieniu. No ale bardziej w lecie są fajne wspomnienia. Więc zaraz my będziemy jakby, jak przyjadę, już będę w Rzeszowie, to przyjdę do was, więc jeszcze raz zobaczycie, czekajcie, jeszcze raz zobaczycie takie widoczki. Tu bubry mieszkają. No tutaj bubry. I padają drzewa. Więc na raz, dwa, trzy. Przyjechaliśmy na górkę Rzeszowa. Zaraz będzie już Rzeszów, bo już się kończy Chmielnik, ale tutaj zaraz zamknę. Trochę lepiej. My już jesteśmy, podjechaliśmy prawie na górkę Rzeszowa. Oj, Rzeszowa. I o tak to wygląda. Komu się podoba zima, to podajcie lajka, a jak lato, to dajcie obs. No i jedziemy cały czas drogą. Mi się już nudzi czasami. Nawet nie wiem, co już mam mówić. Jak co? Jakieś krzaki. Drzewa. Drzewa, każdy. Śnieg.
taki piękny dom. Lepiej ciebie pokazywać. I zaraz on zmiennik już. No już koniec zmienniku. No i... I ale razi słońce. O. Tata myli okna. Ja tak. Zaraz wam pokażę o ten dom. Nikt tego domu jeszcze nie ma, ale taki wielki jak pałac, można powiedzieć. Co? A o ten jest bardzo ładny. Nie widać, ale ja by takiego by chciałam dom. Zaraz jesteśmy na górce Rzeszowa. Ale jaki piękny dom, ja bym taki chciał. To jaki? To jest kościół. Tracą. Tata. O, ten jest taki. Ja bym chciał piętrowy, ale tam jest jeszcze basen na polu. A fajnie będzie miał, bo już się dzieje lato. A ten. Nie będzie się kąpali. O, tutaj już jest Rzeszów. Jest z innego Rzeszowa. A nie, ręka boli. O, będzie zaraz, teraz widać. Ale nie dlaczego z największych budynków to jest Auchan. Wiesz co to jest, tata? No. Co to jest Auchan? Sklep. Jaki? Auchan. Bo bardziej się pisze Auchan, a wymawia się Auchan. Więc jak już będę podjeżdżać do szkoły, wam ją pokażę i... No i pójdę do niej i wrócę do was. Więc znowu może będzie przejście. Tylko nie lustra jak wtedy, a po prostu o takie do góry i jum. Więc mi kiedyś nie wychodziły te przejścia, ale może wyjdzie mi, więc... Chodź, tato. Byliśmy już jakby... Byliśmy już... Ty tutaj? Tato. Dobra, zaraz wam powiem. No bo dzisiaj ja nie nagrywam, jak klikam, sorry, przepraszam, bo po prostu to nie tu. Zagubienie w galerii rzeczy. No ja zapomniałam grać i więc przyszłam do galerii. Sato, już kupiliśmy. Gdzie nasze auto? No właśnie, może to z tamtej strony? Nie. Albo nie to piętro, chodź. Kurde, no bo ty. A my tu chyba jest trzeci. Dobra, my jedziemy. Opa. W galerii jest w ogóle nowy sklep, więc ja się kupiłam z nim. I powiem wam, tam jest wszystko, ale i takie tanie. O, to tutaj, no. Tato, to tu. Jezu, wyjście nie mogliśmy znaleźć. No i przepraszam was bardzo mocno. O, to ten. Chodź. Tak, przepraszam was naprawdę. No zapomniałam, ale... Tak, zawsze sobie patrzy. Lubi, on zawsze lubi. Jak nawet w jakimś sklepie. To lubię sobie zawsze coś patrzeć. Co mi kupić? Jeśli chce mi tak się pić, ale zaraz ja idę do restauracji. Więc nie widzę tego sensu. Ale chipsy małe! Ale chipskie. Aha, to tak się. Trzeba. O! Idzie. Aha, to tu, okej. Okay. Ja autko jest tu. Ale ładnie to się świeci. Tutaj remontują coś, jeśli nie wiem co. Właśnie tutaj zaznaczyli, że nie wolno jechać. Więc my już siadamy z autkiem. Boże, z autkiem. Zato! Zato do auta. Więc zaraz tego się rozpakuję. Tato, nagraj mnie. Pomachaj znowu. Mastek. No, ja siadam. A. Królewna. Mhm. O, ale ma to wszystko nawalone na siebie. No i jedziemy. To spadło. Nie możemy zawodzić autko, ale szkoda. Tam jest popugarnia.
ja raz w niej byłam, to tak się bałam, że tam więcej już nie pójdę. Może jak wyrosnę, jeśli nie będę bała, to wtedy może pójdę. A tak to jest strasznie serio, na masakra. Teraz idziemy do restauracji, bo jestem głodna. I to tyle. No taki jakby vlog w Rzeszowie, bo tak to ja zawsze siedzę w domu i nigdzie nie jadę. Bo po co, jak ja mam uczelnię przez online, tak to ja by, nie wiem, to ja by co dzień byłam by w Rzeszowie, ale to dobrze, że jestem w domu, bo... Nie zakazem tego. No, ale ja wam powiem tak, nie wiem, czy z was ktoś ma, ale ja mam tak, że ja wymiotuję, kiedy siedzę z tyłu w aucie. Jak siedzę z przodu, to nie ma coś... No i nie ma coś takiego, żeby ja wymiotowałam albo stało mi się źle. Nie ma coś takiego u mnie. Ale no jak widać, siedzę z przodu, tak troszkę mi jest źle, bo chcę żarć się. I zjeżdżamy. A masz kartę? Jakby się okazało, nie możemy wyjechać. A serio, tato, jakby my by zgubiliśmy, to by nie można byłoby wyjechać? Taka karta kosztuje 50 zł. Dopiero się tym dowiedziałam. Tato szuka, ale fajnie. Fuh, jak mi z górą, co się stało. Filmuję. Jedzie, tata Rygo idzie się. Tata czaruje. Już jest zachód słońca, nawet już nie jest zachód, bo księżyc świeci. Nie, no zawsze jak nagrywam księżyc, no chyba o każdy sobie, to nie widać tego tak księżyca, ale w realu dokładnie. Jak słońce małe. No i jak wam to powiedzieć, jedziemy, bo mama musi u Daniela, jakby was zmieszę, o, kupić, czy zabrać gdzieś mu bluzkę, więc teraz szybko jedziemy, bo po gitarze ona mówiła, że szybko do restauracji, więc nie kupiliśmy i pojechać. Więc już podjeżdżamy do restauracji i co? Ale tu się ładnie te lampeczki świecą. Serio, tak czasami są takie ładne zachody słońca, że naprawdę. Czek. No i to tyle. Więc dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję wam i no co. Krótki był, no bo nie musiałam, no jakby nie było co takiego ciekawego nagrywać, ale może nagram 24 godziny, jak pokazuję swój vlog całego swojego dnia, więc może to zrobię, jak nabierzecie ileś tam lajków, ale nie mało, ale kilka. Na brata swego jakby prank. Chcę jemu gąbkę. Czekuję na to, bo zaś będzie, że to są słodycze. No jak mam dawą. Nigdy tak właśnie nie próbowałam, ale trzeba spróbować. Zawsze się rzeczy próbuję. Próbuję. Ostry. Mam to. I ja mam kolarki. Co? Ja ci robię cukierek. Nie, ty nie możesz, bo ja to będzie prezent, okej? A to patrz. No, właśnie, jak będziesz patrzył, to nagrasz i zobaczysz, okej? Bo to jest syrek, bo tam się wyświetla pyta. Nie. Ale to będzie o tak smakować, no proszę, bo tak jeszcze, wiecie, żeby to był prezent na sobie. A to będzie smak o taki. No ten, pomarańczy smak. Proszę, żeby na brata mojego to był prezent. Dobra, idź, oglądaj, bo ja wtedy nie będę nagrywać. Idź.
nikomu czego nie zrobisz. Tutaj tak, dla mojego braciszka będziemy, o tak to robić. Danio! Dobry, ja wiem, że ty chcesz patrzeć, ale jak nagram, to będziesz patrzeć. Wiesz, że tata powiedział, że ty musisz, że ty nie musisz to widzieć? Nie. To idź spytaj taty. Idź spytaj taty. Nic robić. Gdzieś takie. O, sorry, bo... Przepraszam, bo spada mi kamerka. Mam gąbkę obcią, tą... Tu tak okno będzie na kawałek może. Nie będę przyciągać. On się pyta taty, więc mam czas. Teraz czekam na, w ogóle na, jak się roztopi czekoladę. Tylko właśnie dam ją do kubka. Właśnie, aj! Tu już czekolada się potokła. No, w ogóle ta czekolada jest niedobra. Więc... sensu, że się śmieć. Mama, fajnie. Ty już zjadłeś? A, to jadłem. Dobra, jedz sobie tu i oglądaj. Aj, na sebecz. Tety, ty ogrywaj sobie. Ta ja. Tam jeszcze czekolada i się robi. Dalszą. To będzie długo trwało. Idź do taty. Bo ja nie chcę powiedzieć, bo to będzie prezent. Nie. O tak. Znawiecie. Daniel. Dancio, patrz, powiemy, patrz, powiedzcie Danilowi, żeby on poszedł stąd, bo nie będziemy razem spać. Nie. Będziemy takie łóżko sobie na podłodze, ale to jest tam materac, więc spoko, luik. Ja nie chcę, żeby ty po prostu widziały, bo to taki jakby ma być, wow, sekret. Masz dojadę to, bo będę to potrzebowała, masz. O, ja o takie zrobiłam, w środku jest czekolada. Właśnie z tej pomarańczy, ale... Masz czy chcesz? A daj, dajcie, szybko, szybko, dajcie. Nie, tu, to, tak, biegnij. Zaraz wam pokażę, jaki gar muszę umyć. Raz, dwa, trzy. To jest takie! No i to grze. Jestem. Jak widać, już się czekoladę roztopiłam. Trzeba ją pomieszać i daję mu się iść stąd. Wow, się roztopiła! Ale ładnie. Pocha. Idź stąd. No i się proszę! Ja będę... Już indziej pat. Nie, nie będę a ja będę już indziej pat. Dobra. Już to trzeba obciąć. Obciąć, Jezu. O, widzę cień. Ładna góra. Ja kroję coś. Ale jak ty byś serio... A to co teraz było? Daję. Jeśli ty nie chcesz prezentu, to idź stąd. Jeśli ty chcesz prezent, to idź stąd. Nie, jeśli ty chcesz prezent, idź stąd. Ty patrzysz? Ja patrzę na ciebie. Zobacz. A ty sam nie patrzysz. Daniel! Widzicie? Ty tu stał. Okej, jeden już gotowy. To będą takie... o takie, patrz, Dancio. Uj, będą. No, oni są troszkę zielone, bo to takie były wafelki zielone, wiesz? No. Ale są pyszne. A to? No i króliki, widzisz? Daciel. No króliki mają inną. O tak,
No, mamy królika. Powiedz, jakiego mamy królika. Baksa, biały, czarny. Biało-szary, no biało-szary, czarny, o. No. Ma trzy kolory, tak? Zaraz będę domywać palce, paluszki i dalej będzie jadł. O, jest ten zielona. O, no. To za dużo. Nie dotykać, bo to się musi postać. To za dużo, tak? Zielone. Bo to takie, wiesz, to jest takie, wiesz, znasz, takie wafelki. Dobra. To będziesz, idziemy jeść, chodź. Właśnie też dwa się, no i siadaj. Tak, to będziemy jeść. O, tak na wyszło? Nie dotykaj! To musi ten, idź, siadaj. No dobra, idź, siadaj. A jakie ty chcesz, bardziej czekoladą, czy nie chcesz czekoladą? O to. O to? Czekaj, bo to przybliżam, okej. Okay. To jedz. Nagramy, jak ty będziesz to jadł, dawaj. Tak, bierz i jedz, co to jest takiego dziwnego, dawaj. Jedz! Daj, bo zostawiam, tyle. Tak, jedz normalnie. Tylko liczę. Мышка сосиска, тумчить, тумчить, мышка сосиска.